Niedzielna piękna pogoda i obchód po gospodarstwie, co tutaj mamy. Mija 3 tygodnie, ponad 3 tygodnie od pierwszego dopuszczenia samicy. Także, no i może nie będę jej stresował, ale wydaje mi się, że coś z tego będzie po jej zachowaniu. Znam ją i, że tak powiem, towarzyszyłem już kilku jej wykotom i wiem, jak się zachowuje. Także ona jest normalnie bardziej towarzyska, a teraz chowa się, o, tak teraz, chowa się tam za tą kubką. Także takie zachowanie instynktowne, zwierzęce zmieniło się, bo ona jest inna. Także wydaje mi się, że coś z tego będzie. Samiec po prostu, on tylko myśli o jedzeniu i o inne jeszcze rzeczy. Ta samica znowu jest agresywna, bardzo agresywna. O. Denerwuje się bardzo, aczkolwiek też zachowuje się inaczej niż zachowuje się zawsze. Jest bardziej taka znowu, że tak powiem, otwarta. Bardziej taka aktywna. Zbliża się tutaj do wejścia, a normalnie zawsze jest schowana. Na odwrót do tamtej. Także też jej zachowanie się widać zmieniło. Zobaczymy. Nie będę ich tutaj stresował. Niech sobie siedzą. No. To jest wszystko jedno. Aczkolwiek też prawdopodobnie coś z tego będzie. Widać tam zalążek gniazda, podobnie jak i tu, ponieważ wszystkie samice są już zapłodnione, przynajmniej są po spotkaniu z samcem. No. Tych samic nie znam, ponieważ to są samice teścia, ale też takie można zauważyć właśnie instynktowne zachowania zwierząt. Dobra. No i tutaj to mamy trzy takie mięsne sztuki, plus tamta też czwarta. Także taki obchód. Wszystko jest w porządku. Zobaczymy, co z tego będzie. Jak to się mówi? Będzie to będzie, nie będzie to nie będzie. To się jeszcze raz spotkają razem. I co posiada, jak to się mówi. Na razie, trzymajcie się.